Witam serdecznie na moim kolejnym filmie. Ponieważ prosiliście mnie o to, żeby zrobić taki odświeżony film, jak skłożyć komputer, czyli od podstaw, co robimy, jak składamy komputer. Coś takiego postanowiłem dla Was zrobić. Troszkę na bardziej nowoczesnych podzespołach, że tak powiem, czyli będzie obudowa Silentium PC X80, będzie ich zasilacz Deusa G500, będzie również, znaczy może nie jakaś super nowa podstawka, bo to jest płyta pod socket 775, ale dość ciekawa płyta DFI. Płyt DFI już nie produkują dawno, także może to być dość ciekawe dla Was i wiele osób zresztą pytało w różnych filmach, co to była za płyta, jak robiłem testy wentylatorów. Także będzie karta graficzna GTX 480, także dość nowe klocki i pokażę Wam od początku, co zrobić, jak zrobić, w jakiej kolejności, jak składamy komputer. Także zapraszam Was serdecznie. Drodzy Państwo, na stoliku widzicie wszystko to, co jest nam potrzebne do budowy komputera oraz oczywiście tam na dole widzicie obudowę, w którą wszystkie komponenty będziemy musieli zainstalować. Potrzebujemy na pewno procesor, płytę główną, oczywiście oba komponenty muszą być ze sobą kompatybilne. Potrzebujemy pamięci RAM, potrzebujemy dysk twardy lub też dysk SSD, w tym przypadku akurat ja mam dysk SSD, natomiast sama metoda instalowania jest dokładnie taka sama w przypadku obydwu dysków. Potrzebujemy oczywiście zasilacz, musimy czymś to zasilić. Potrzebujemy chłodzenie, przyda się nagrywarka do zainstalowania systemu lub różnych innych programów czy też gier. Potrzebna będzie nam, słuchajcie, również karta graficzna i takie rzeczy jak alkohol, jakieś ręczniki papierowe do wyczyszczenia zanieczyszczeń z procesora i z podstawki coolera oraz również śrubokręt, kilka opasek zaciskowych i pasta termoprzewodząca. Także słuchajcie, z tymi podzespołami możemy zabierać się za składanie komputera. Ja teraz właśnie krok po kroku Wam pokażę, także zaczynamy. Ok, drodzy Państwo, słuchajcie, zanim zabierzecie się za montaż podzespołów do obudowy, najpierw proponuję zrobić to w ten sposób. Montujemy procesor na sokecie, później chłodzenie i całość wsadzamy do obudowy. Uwierzcie mi, będzie Wam o wiele łatwiej, zawsze w obudowie będziecie mieli ograniczone ruchy. Także montujemy procesor, chłodzenie, pamięci i wkładamy wszystko, słuchajcie, do obudowy. To jest, od razu powiem jakie podzespoły ja będę używał, bo na pewno będą tego typu pytania. Płyta to jest pod socket 775 DFI P45 LTUT. Bardzo fajna płyta, dobra pod overclocking, słuchajcie, z cyfrową sekcją zasilania. Nie było to wtedy bardzo popularne, to była dość droga płyta. Ja ją używałem jeszcze kiedyś dawno, dawno temu i cały czas ona, jak widzicie, działa. Także mój syn ją używał, później kolega mojego syna i wróciła ta płyta do mnie. Procesor, jaki używam, to słuchajcie, jest Quad Q6600 na socket 775, bardzo fajny i cały czas wydajny jeszcze procesor na tą podstawkę oczywiście. Cooler to będzie Spartan Pro HE924, 4 GB RAMu, to są ramy Cruciala, słuchajcie. Zaraz Wam powiem dokładnie, jakie taktowanie mają. DDR2 oczywiście i to są taktowane 6400, czyli taktowanie pamięci 6400. Także tak to wygląda, 2 GB, przepraszam, nie 4, a 2 GB, skłamałbym Was. I teraz zaczniemy, zabierzemy się za montaż podzespołów, tak? Także najpierw zamontujemy sobie procesor. Ja może zrobię to w ten sposób, żebyście dobrze widzieli. Musimy odbezpieczyć wajchę. Oczywiście w AMD troszkę to jest inaczej, ale też taka wajcha jest, tylko troszkę inaczej wygląda. Musimy odbezpieczyć soket. Pamiętajcie, nie dotykajcie przy Intelu soketu, ponieważ tam są bardzo delikatne piny i możecie uszkodzić, słuchajcie, piny i później będzie problem. W AMD akurat piny są na procesorze, także na procesor musicie bardziej uważać, aniżeli na sam soket. Teraz musicie umieścić procesor oczywiście w sokecie. On wejdzie Wam tak naprawdę tylko w jedną stronę, inaczej się nie da. Nic nie róbcie na siłę, ponieważ coś uszkodzicie. Ten procesor ma takie dwa wycięcia po bokach. One akurat muszą wejść dokładnie na te wycięcia wypustki w sokecie. Macie dodatkowo jeszcze strzałkę, która jest zaznaczona na sokecie. Nie można się pomylić tak naprawdę. Wszystko jest bardzo proste do zrobienia. Także delikatnie go umieszczacie na sokecie. W tym momencie, jak jest umieszczony, zamykacie pokrywę i dociskacie tutaj tą wajchę, jak ja to nazywam. Ona troszkę ciężko idzie, także musicie lekko siły użyć. Nie bójcie się, tak ma być. Teraz oczywiście wszystko trzeba sobie wyczyścić. Ja wezmę tutaj sobie ręczniczek papierowy. Jeżeli za szybko mówię, to Was przepraszam. Staram się mówić wolno, ale nie zawsze mi to wychodzi. Słuchajcie, musimy wyczyścić powierzchnię procesora alkoholem najlepiej, żeby oczyścić go z tłuszczu wszelkiego, jaki tam pozostał. Czyścimy również oczywiście podstawę coolera. Także tutaj musimy to również wyczyścić. Pozwólcie, słuchajcie, zasilaczowi, coolerowi i procesorowi, żeby troszkę wyschły, słuchajcie, z tego alkoholu, żeby tam nie zostało tego alkoholu.
I teraz zostaje nam nałożenie pasty. Słuchajcie, ja użyję tutaj pasty Arctic Cooling MX2. Ponieważ ta pasta jest dość rzadka, ja proponuję użyć, znaczy rozprowadzić tą pastę równomiernie, słuchajcie, na procesorze. Ja generalnie jestem zwolennikiem nakładania pasty na ziarko grochu i to jest naprawdę bardzo prosta, łatwa metoda. Nie trzeba bawić się w smarowanie. Oczywiście tą pastę również moglibyśmy nałożyć, słuchajcie, na ziarko grochu. Natomiast powiem tak, ona jest dość rzadka i to nie jest zbyt dobra metoda akurat na tą pastę. Także raczej pasty, jeżeli nakładacie na ziarnko grochu, to róbcie to, jeżeli te pasty są naprawdę gęste. Także tak to zrobimy. Teraz rozprowadźmy sobie spokojnie tutaj ładnie, równomiernie pastę po całym procesorze. Pamiętajcie, żeby tej warstwy było tak naprawdę pasty jak najmniejsza warstwa, jak najcieńsza, ponieważ ta pasta ma tak naprawdę tylko za zadanie pokryć pory pomiędzy te nierówności na procesorze i na kulerze, czyli ona ma je wypełnić tak, ażeby było jak najlepsze przewodzenie, słuchajcie, ciepła. Także pastę mamy nałożoną, ja teraz sobie wytrę łopatkę. Mamy wszystko wyczyszczone, teraz pozostaje nam nałożenie tutaj chłodzenia. Oczywiście tutaj na tym kulerze musimy sobie ustawić na spartanie na odpowiednie zębatki, także na soket 775. To jest bardzo istotna sprawa. Oczywiście różne chłodzenia inaczej się montuje, także miejcie też to na uwadze. Ja to będę montował w ten sposób. Ok, będę montował to w poprzek, ponieważ tak będzie mi wygodniej później używać tego komputera do testu, że tak powiem. Z chłodzeniem umieszczonym w ten sposób. Także możecie sobie umieścić chłodzenie albo w ten sposób, tak aby wentylator tutaj zaciągał powietrze i wydmuchiwał je do góry, w górę obudowy, lub też najlepsze ułożenie jest takie, tylko tutaj akurat byłby duży problem z tym heatsinkiem, z tym tutaj chłodzeniem na tej płycie, bo jest bardzo wysokie. Najlepsze ułożenie jest takie, że układacie kuler w ten sposób, tutaj zaciąga wentylator powietrze, przedmuchuje przez kuler i wydmuchuje na zewnątrz wyciągającym wentylatorem w obudowie, który Wam później oczywiście pokażę. Bardzo. Także tutaj to zabezpieczamy. Chodzi o to, żeby te bolce zostały rozepchnięte, te kołki rozporowe, nie bolce, zostały rozepchnięte tak, żeby nie wypadło nam chłodzenie. Teraz jesteśmy już gotowi, żeby, słuchajcie, założyć chłodzenie. Także jak ja mówię, ja będę robił to w ten sposób. Zrobimy to tak, tak będzie lepiej. Czyli zabezpieczamy chłodzenie. Ok, chłodzenie nam siedzi ładnie i sztywno. Teraz pozostaje nam założenie wentylatora, czyli to, co najmniej lubię, powiem Wam szczerze. Najpierw podłączamy sobie oczywiście tutaj wejście do wentylatora. Ustawiamy wentylator tak, aby jak najbardziej nam tutaj pasował, żeby był jak najmniejszy bałagan z kablami. Zróbmy to w ten sposób. Zawsze pamiętajcie, załóżcie sobie wentylator dopiero później pamięci, zwłaszcza jak chłodzenie jest ułożone w inną stronę, żeby nie było problemu później z montażem właśnie tego wentylatora, żeby było Wam to łatwiej zrobić. Dobrze, to będzie w ten sposób. Ok, chłodzenie jest zamontowane. Słuchajcie, ta płyta naprawdę, ja wiem, że było masa problemów z tymi płytami, doborem chłodzeń do nich, ponieważ ten radiator na Nordbridge jest bardzo wysoki. Na szczęście mam tutaj mały wentylator na kulerze i on jest dość wysoki, to wszystko nam ładnie pasuje. Natomiast miejcie to na uwadze. I teraz zostaje nam zamontowanie pamięci. Pamiętajcie, że przed zamontowaniem pamięci upewnijcie się, jaka Wasza płyta, jak producent Waszej płyty zaleca montowanie pamięci, do których slotów. Jest to dość ważne, zwłaszcza przy montowaniu kilku kości. Także pamiętajcie, upewnijcie się, słuchajcie, w które sloty pamięci muszą u Was być zamontowane. Nie tak? Tak było dobrze. Wpychamy, to jest bardzo prosta sprawa. One same się zatrzaskują. Większość płyt ma taki sam montaż. Także tu mamy już zatrzasnięte. Mamy pamięci, słuchajcie, zamontowane. Jak widzicie, mamy zamontowany kuler. Także jesteśmy gotowi do tego teraz, żeby włożyć płytę do obudowy. Jesteśmy gotowi do włożenia płyty do obudowy. Zanim to zrobimy, upewnijcie się, że
W obudowie są przykręcone w odpowiednich rozstawach kołki dystansowe, także one muszą się znaleźć. Ta obudowa akurat miała już jest zainstalowana, natomiast niektóre obudowy, słuchajcie, trzeba je kręcić manualnie, ręcznie. Także bierzemy teraz płytę. Oczywiście ja nie mam do tej płyty niestety tego backplate'u jak gdyby. I jeżeli on jest, powinniśmy go tutaj zamontować. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać, tutaj będzie widać. W to miejsce wepchnąć ten backplate ochronny na płytę. Także jeżeli go macie, to oczywiście go zainstalujcie. Teraz tak, możemy złapać płytę za chłodzenie, nic się nie stanie. Możemy sobie ją tutaj przymierzyć teraz na kołki dystansowe. I teraz jedna ważna rzecz. Pamiętajcie o tym, bo później będziecie narzekać i będziecie, słuchajcie, przeklinać, że tak powiem nieładnie. 8-pinowy kabel do zasilania płyty głównej. Zanim przykręcicie płytę, upewnijcie się, że macie później albo miejsce na przeciągnięcie tego kabla, a jeżeli tego miejsca nie macie, przeciągnijcie go od razu. Ja będę używał takiej przedłużki, także tutaj sobie to zrobię od razu. Także wyciągamy kabel i podpinamy go pod płytę. Słuchajcie, możecie teraz płytę sobie, widzicie, wyjąć, podnieść i będzie bez problemu. Natomiast jeżeli ten kabel później będziecie przykładać, to będziecie się męczyć. Dobra, to mamy. I teraz jesteśmy gotowi do przykręcenia płyty. Potrzebujemy teraz śrubki. Mam nadzieję, że to wszystko będzie widać. Powinno być widać. Także przyda nam się teraz śrubokręt i śrubki, które dostarczone są do obudowy. Także tymi śrubkami przykręcacie sobie, słuchajcie, płytę główną. Ok, i teraz słuchajcie, dokręcamy, jak już mamy wszystkie śrubki dopasowane, dokręcamy je maksymalnie. Oczywiście nie przesadzajcie z dociskiem, wystarczy do pierwszego, mocniejszego oporu dokręcić. Tutaj nie trzeba naprawdę używać siły, także nie ma problemu. Dobra, ok. Słuchajcie, mamy to teraz zamontowane. Płyta główna już nam siedzi, mamy kabel 8-pinowy wyciągnięty. Teraz możemy zacząć zabierać się za zasilacz. Także bierzemy zasilacz, układamy go w obudowie. I teraz możemy go przykręcić. Znowu potrzebujemy 4 śrubki, tym razem większe. Śrubki razem jest Wam przygotowane. Śrubki do przykręcenia zasilacza przychodzą razem z zasilaczem. Również nie dokręcajcie na maksa na początku, tylko najpierw to załapcie wszystkie śruby, a dopiero później zabierajcie się za dokręcanie, tak żeby nie trzeba było robić tego dwa razy, jak jakiś otwór nie będzie pasował. Ok, zasilacz mamy już przykręcony, słuchajcie. Także jest wszystko już ok. Teraz proponuję... Ja teraz muszę odsunąć kamerę. Słuchajcie, poczekajcie. Co mam z tym, słuchajcie? Mówię, już słuchajcie i słuchajcie. No ale już tak mam. Musicie mi wybaczyć. Mam nadzieję, że światło będzie dobrze. Kamera moja naprawdę mnie strasznie ostatnio denerwuje. Ponieważ przy każdej zmianie kąta światła jest masakra. 24-pinowy kabel, od razu jego przepinamy, przeplatamy tutaj na tył. Oczywiście kable, które będziemy potrzebować, czyli kable SATA, z pewnością będą nam potrzebne. Starajcie się od razu zrobić tak, żeby te kable nie były poplątane. Uwierzcie mi, później to docenicie. Czyli róbcie tak, aby te kable, jeszcze tutaj muszę poobcinać. Dajcie mi chwilę, muszę poobcinać. Tylko nie mogę znaleźć ciążek, są tutaj. Opaski na kablach. Okay. Ośmiopinówka, to koniecznie musimy przepleść tutaj, bo będziemy podłączać do płyty głównej. Teraz tak, Molexów tutaj akurat też będziemy potrzebowali do kontrolera obrotów. Dalej. Zasilanie do karty graficznej, jak najbardziej, PCI Express.
i SATA, jeszcze jedno do nagrywarki później, tylko weźmiemy sobie to dłuższe, słuchajcie. O, weźmiemy sobie to. I te kable na razie, które Wam są niepotrzebne, zostawcie je, później sobie je uporządkujecie. Światło chyba powinno być w porządku. Także mamy to poprzekładane. Teraz tak, możemy sobie już podłączyć, słuchajcie, złącze 24 pin. Ta obudowa akurat ma, nie tutaj, ma bardzo dobre zarządzanie kablami. To jest Silentium PC Gladius X80, gdyby ktoś się pytał. A zasilacz, który montuję, jest to Deus G1 500 W. Także tutaj sobie wpinamy złącze 24 pin. Teraz, później Wam pokażę z tyłu, jak to się podłącza, to nie teraz. Także to mamy załatwione. Proponuję teraz zamontować sobie dysk twardy. My będziemy potrzebowali tutaj montażu 2,5 calowego, ponieważ będzie to dysk SSD. Mamy dysk. Musimy ten dysk teraz przykręcić. Także tutaj musimy sobie zrobić to w ten sposób. Dysk się trzyma, on nie będzie, mówię, wibrował, także nie ma problemu. Wkładamy sobie dysk do sanek, znaczy sanki do obudowy. Także to mamy już załatwione. I teraz, słuchajcie, możemy sobie podpiąć panel przedni. Będzie nam łatwiej, później możemy zamontować kartę graficzną. Tutaj mam, ta płyta ma taki fajny, taką przejściówkę, na której wszystko jest opisane, także musimy tutaj sobie popodpinać odpowiednie rzeczy. To będzie w ten sposób, dobrze. Także teraz ten cały panel sobie tylko wpinamy tutaj. Jest załatwiona sprawa. Teraz możemy zamontować sobie, słuchajcie, kartę graficzną. W tym celu musimy wyjąć oczywiście tutaj śledzie. Śledzie z tyłu, tak żebyśmy mogli kartę zamontować. Jeżeli ma ona jeden tylko slot, to jeden śledzie wyjmujemy, jeżeli dwa sloty, to dwa śledzie wyjmujemy. Ważna sprawa. Także to mamy. Teraz weźmy kartę. Dajcie mi chwilę, tutaj podepnę tutaj tylko zasilanie od karty. I teraz możemy zamontować sobie kartę graficzną. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Możemy położyć sobie obudowę, będzie Wam łatwiej, jeżeli chcecie. Nie musicie tego robić, natomiast będzie, mówię, na pewno Wam o wiele łatwiej. Tu mi została jeszcze jedna śruba, którą muszę wykręcić u góry, bo inaczej nie damy rady. Karta siedzi, teraz trzeba kartę przykręcić. I tutaj się przydaje właśnie ten śrubokręt długi i mocny. Ok, mamy załatwione. I drugi jeszcze, druga śrubka, to jest karta dwuśledziowa, przykręćcie obydwie, zwłaszcza jak karty są ciężkie, żeby później nie było niespodzianki, że coś Wam spadnie. Ok. Teraz słuchajcie, musimy podłączyć zasilanie do karty graficznej, także ten kabel, który sobie z tyłu przełożyliśmy, musimy go przeciągnąć w takim miejscu, żeby jak najlepiej te kable ułożyć, w tym proponuję. Przeciągamy i podpinamy kable pod kartę. Ja to robię wszystko tak, żeby Wam łatwiej było to widzieć. Natomiast mówię, na leżąco możecie sobie to zrobić i będzie pewnie to o wiele Wam wygodniej. Także zasilanie mamy do karty podłączone, nie ma problemu. Teraz ja, słuchajcie, odwrócę, chociaż może nie, jeszcze teraz Wam pokażę, zamontujemy sobie tutaj, zamontujemy sobie CD card, ok, to trzeba wyjąć, słuchajcie, zapadkę i teraz włożyć CD card, którego mam tutaj pod spodem, jak się nie mylę. I teraz tutaj tym beznarzędziowym montażem przykręcamy CD card, żeby nam się nie ruszał. Warto go przykręcić dobrze, dlatego że później nie będzie wpadał w wibracje i w drgania. Także CD-k jest zamontowany u góry tutaj, jak widzicie. Teraz przekręcimy sobie obudowę do Was tą stroną. Jak to wygląda? Musimy podnieść. O, przepraszam.
Także mamy tutaj kabelki już dwa ułożone. Teraz tak, potrzebujemy kabel SATA. Słuchajcie, jakbym się uparł, to bym pewnie, zaraz zobaczymy, może jeden będę mógł wykorzystać. Im mniej kabli, pamiętajcie, tym lepiej. Także jeżeli macie taką możliwość, użyjcie mniejszej ilości kabli. Ja to zobaczę, jak to wygląda z tej strony. Wystarczy. Także słuchajcie, wystarczy nam jeden kabel SATA. Jest to one dość długie, także dajcie mi teraz chwilę, ja przestanę nagrywać i przełożę nagrywarkę tutaj do dolnego slotu, dobrze? I zaraz Wam to pokażę. Udało mi się zamontować nagrywarkę tutaj w tym miejscu. Możecie ją dodatkowo sobie jeszcze przykręcić śrubkami tutaj, żeby nie wpadała w wibracje. Udało mi się użyć jednego kabla SATA. Mówiłem, mniej kabli, tym lepiej. Także słuchajcie, tak to wygląda. Teraz tak, po tej stronie zostały nam kable do USB frontu, do przedniego panelu obudowy. Je sobie tutaj przetykamy, zaraz zobaczymy, którym tym tutaj otworem będzie nam najlepiej. Później sobie je przypniemy, ja Wam pokażę pod płytę główną. Dalej, potrzebujemy podłączyć oczywiście kabel 8 pin do tej przejściówki. Nie było to konieczne, ponieważ ten kabel by sięgnął spokojnie tutaj w tej obudowie. Natomiast ja akurat użyłem przejściówki, żeby Wam pokazać, jeżeli taki będzie problem, żeby przejściówkę można, przepraszam, spokojnie sobie użyć. Podłączamy. I słuchajcie, tutaj możemy sobie to zabezpieczyć. Tak od razu, żeby kabel nam nigdzie nie latał, nie uciekał. Ok. Dobrze. To sobie wyjmiemy na razie, bo będziemy i tak później kable układać. Teraz tak, został nam Molex. Słuchajcie, Molex będzie nam potrzebny do podłączenia pod oświetlenie do wentylatorów i pod regulator obrotów. Także podłączamy sobie tutaj dwa Molexy. Jeden i drugi. Ciach, ciach, ciach. Molexy to są takie kable, które się ciężko podłącza czasem, bo te wtyczki latają luźno i to jest, w każdym jest to samo, powiem Wam szczerze. Nie ma różnicy. Każdy Molex po prostu trzeba troszkę się przy tym pomęczyć. Znaczy większość z nich przynajmniej, dobra. Podpięte mamy. Także to mamy załatwione. Będziemy za chwilę sobie kable porządkowali. Zanim uporządkujemy kable, przejdziemy jeszcze teraz sobie, słuchajcie, na tą stronę jeszcze raz. Widzicie? Teraz tak, co nam zostaje? Musimy podłączyć kable pod USB, pod przedni panel. Także robimy to sobie. Tutaj w obudowie wyciągamy wszystkie kable maksymalnie, tak aby jak najmniejszy nam został bałagan w kablach, żeby był dobry przepływ powietrza. Pamiętajcie o tym. To jest dobrze do zarządzania kablami. Te dwa kable na razie nam zostają nieużywane i tych nie będziemy używać. Przepleśmy sobie teraz je na drugą stronę i będziemy sobie później porządkować wszystkie już kable na tyle obudowy, żeby jak najmniej kabli, jak powiedziałem, zostało w środku. Także to przetykamy. Mamy, zobaczcie, jaka jest ładna, czysta przestrzeń, prawda? Nic tutaj nie blokuje. Teraz tak, ważna sprawa. Kable, które są dołączone do płyty głównej, kable SATA, musimy podłączyć pod płytę. Także podłączamy to, ja muszę sobie z tej strony przejść, żeby było mi łatwiej. Podłączamy sobie kable SATA jeden. I podłączamy sobie kabel SATA drugi. W ten sposób. Ja je poprowadzę. Trochę tutaj będzie to widać, no niestety. Ciekawe, czy one mi tutaj przejdą w ten sposób. Nie, zrobimy to tak. Wiecie, to zarządzanie kablami zależy od Was. Jak Wy to zrobicie i jak Wam to będzie odpowiadało. Ja zrobię to w ten sposób. Także te kable już mamy przeciągnięte. Tak naprawdę tutaj w obudowie mamy wszystko zrobione. Nic więcej nie trzeba. Także tak to wygląda. Oczywiście nie mam żadnych wentylatorów zamontowanych. To dlatego, że niedawno testowałem wentylatory. Także na tyle to standardowo jest zamontowany wentylator w tej obudowie. Tym się nie musicie przejmować. Jeżeli nie ma, możecie oczywiście wentylator sobie zamontować. Ten wentylator zawsze, pamiętajcie, montujcie jako wyciągający. Tak samo te u góry na obudowie. Zobaczcie, tutaj można je zamontować. Też również jako wyciągające, żeby wyciągały ciepłe powietrze z obudowy. Pamiętajcie, że przepływ negatywny w obudowie jest lepszy, bardziej efektywny. Macie więcej kurzu, natomiast chłodniej w obudowie. Teraz znowu przekręcimy sobie obudowę. Trochę bawienia, jak widzicie, z tym wszystkim jest. Teraz tak, jeden kabel podłączamy
SATA pod dysk twardy. Zróbmy to sobie tak, żeby jak najmniejszy syf tutaj był z kablami. Dysk 1, czy 2, czy 3 dyski, wszystko zależy od tego, ile dysków macie, prawda? I drugi, słuchajcie, podłączymy sobie pod nagrywarkę, aż tego nie będę Wam pokazywał, to bez sensu. Oto każdy potrafi zrobić, także tutaj nie o to chodzi. Też wyciągnijmy to z obudowy tak, aby jak najmniej, słuchajcie, miejsca nam to zajmowało. I teraz jesteśmy gotowi do uporządkowania, słuchajcie, okablowania w obudowie. Zabieramy się, ja może przejdę z tej strony, żeby było nam łatwiej. Ok, są w porządku, jesteśmy gotowi teraz do zamknięcia panelu bocznego. To był ten. Także teraz zamykamy sobie panel. Ok, panel zamknięty. I teraz odwrócę Wam jeszcze później, oczywiście zabezpieczymy sobie panele, trzeba je zakręcić. Zobaczcie, jak to wygląda w środku. Ja może obniżę. Zobaczcie, tak to wszystko wygląda w środku. Także naprawdę jest porządek z kablami. Tutaj ten, no ale tu nic z tym nie zrobimy zbytnio. Możemy go troszkę przygiąć i tyle. Także mamy wszystko podłączone, i nagrywarkę, i dysk twardy. Tu nawet wyszedł tam kabel, nieładnie to wygląda. Ten od... A, widzicie. Muszę to poprawić. Już nie będę teraz tego poprawiał, bo to nie o to chodzi. Chodziło o to, jak zbudować komputer. Nie zwróciłem na to uwagi. Ten kabel muszę wyciągnąć i go ułożyć w obudowie z tyłu tak, aby tutaj nie wystawał nam nieładnie. To wszystko wygląda, ten niebieski kabel, także to poprawię. Natomiast poza tym, zobaczcie, bardzo, bardzo ładny porządek w obudowie. Wszystko jest podłączone, komputer jest gotowy do użycia. Wystarczy teraz zainstalować system operacyjny, podłączyć peryferia, podłączyć monitor i jesteśmy gotowi do działania. Także słuchajcie. Tyle ode mnie na dzisiaj. Pozdrawiam. Do następnego razu.